Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jako Książę Legionów Niebieskich przybyłem, by przynieść Wam Boże Słowo. Moje Legiony Niebieskie czekają w gotowości, by bronić dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. W tej chwili wezwanie do nawrócenia jest bezpośrednie i konieczne dla każdego człowieka, który jest coraz bardziej nieposłuszny, egoistyczny i odczłowieczony. Człowiek kopiuje jakąkolwiek wersję ideologiczną, przyjmuje diaboliczne rytuały, przystaje do demonicznych ideologii, które rozprzestrzeniają się w społeczeństwie, będąc marionetką w szponach zła i działając przeciwko naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi oraz naszej Królowej i Matce. Wszechświat się porusza. Następują wielkie zmiany i człowiek patrzy w górę, ale nie wzywając Bożej pomocy. Wszystko jest błahostką i grzechem. Demon jest ukazywany w ceremoniach i celebracjach ludzi, zapowiadając, że oddała mu się ludzkość. Jakże będziecie cierpieć za tak wielkie zniewagi? Jakże słaby jest człowiek i jakże łatwo zamieniacie chleb na kamienie? Ludzkość otrzymuje instrukcje, które na chwilę wywołują dezorientację. Mają one być spełniane w różnych aspektach życia codziennego. Wszystko się zmieni, nic nie będzie takie samo. Dlatego właśnie nasza Królowa i Matka zaleca Wam, żebyście byli bardziej duchowi i mniej światowi, ażeby rozeznanie utrzymywało Was z dala od złego. Ludu Boży, walka duchowa jest intensywna, jest silna i nie możecie ani nie wolno Wam ustępować w żadnym aspekcie życia. Trwajcie mocni w wierze, bez chwiejności, należąc do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz do naszej Królowej i Matki. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, uważajcie, bądźcie czujni. Płyty tektoniczne zostały wprawione w ruch przez jądro ziemi, które się zmieniło, a nie powiedziano prawdy ludzkości wystawionej na katastrofalne trzęsienia ziemi i tsunami. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa posuwają się naprzód zmiany wewnątrz Kościoła, zmiany, które dezorientują lud Boży, doprowadzając niektórych do porzucenia Kościoła z powodu utraty wiary, co wykorzystują sekciarze demona, wyprowadzając Was na inne wody, które wywołują w Was zamęt i nie należą do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nawiedzajcie Najświętszy Sakrament, adorujcie Go i wynagradzajcie za całą ludzkość. Odmawiajcie różaniec święty sercem, wzywajcie swoich aniołów stróżów, proście o pomoc moją i moich legionów niebiańskich. Człowiek kontynuuje swoje życie w przyjemności, grzechu i nieuczciwości. Dlatego wydarzenia wezmą w Was zaskoczenia i jako ludzkość nie będziecie w stanie wcześniej się przygotować z powodu tak licznych grzechów,
które występują w nadobfitości. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, narzędzia zniszczenia, które posiada niedźwiedź, są nieznane przez wszystkie kraje i wezmą ludzkość z zaskoczenia. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Włochy. Będą cierpieć. Uderza w nie plaga komunizmu. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Wielki głód daje swoje znaki w różnych krajach. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Ognisty pierścień trzęsie się. Różne kraje wchodzą w wielki ucisk. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Przygotujcie się na wielkie ostrzeżenie. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Przeżyjcie ten wielki post w duchu i prawdzie. Umiłowani naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, to pokolenie cierpi i nie tylko cierpi, lecz jest aktywną częścią ukazania się Antychrysta, lecz jednocześnie jest aktywną częścią nadejścia Anioła Pokoju, posłanego przez Przenajświętszą Trójcę i któremu towarzyszy nasza Królowa i Matka, aby dał wytchnienie dzieciom Bożym i żebyście nie osłabli w wierze. Cokolwiek nastąpi, nasz Król i Pan Jezus Chrystus jest ze swoimi dziećmi. Cokolwiek nastąpi, nasza Królowa i Matka jest ze swoimi dziećmi. Cokolwiek nastąpi, moje legiony was ochraniają. Cokolwiek nastąpi, święci i błogosławieni towarzyszą wam i was wspierają. Nie lękajcie się, gdyż nasza Królowa i Matka jest z dziećmi swego boskiego Syna. Nie lękajcie się, jeśli wiara jest choćby wielkości ziarenka goryczy. Nie jesteście pozbawieni opieki. Dom ojcowski was wspiera i wam towarzyszy. Jesteście umacniani przez Ducha Świętego. Oświetlam wam drogę i bronię was mym mieczem. Święty Michał, Archanioł.